Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Quelux, a to jest już długo oczekiwany unboxing Canona EOS 700D razem z stokowym obiektywem 1855 IS STM. Jest to czytawy obiektyw. A więc tak, może zacznijmy troszeczkę, co tak na pudełeczku mamy, żeby to było to dosyć szybkie i takie fajne rozpakowanie, z uwagi na to, że się cieszę, że już mam ten aparat i będę miał bardzo dobrą jakość na swoich unboxingach, czy po prostu jakichś filmach, relacjach z eventów i tak dalej. Wiecie sami, o co dokładnie chodzi. A więc tak, aparat został wyposażony w 18-megapikselową matrycę CMOS. ISO aparatu to jest w trybie foto do 12800, a w trybie filmowania do 6400. Tutaj mamy napisane, że jest, że nasza lustrzanka maksymalnie ile wyciśnie w trybie seryjnym, to jest 5 klatek na sekundę. Mamy 9-pozycyjne, czy w sumie jak to dokładnie nazwać, 9-punktowa ostrość, coś w tym stylu. Hybrid CMOS AF, no to chodzi o to, że szybko łapie ostrość. Mamy tutaj też, pisze, ekran rozdzielczości 3 cali i jest to ekran 3 w proporcji na 2. No i jest to clear view, czyli taki krystaliczny obraz. Z drugiego boku w sumie nie mamy nic ciekawego. Z tyłu mamy wymagania do jakichś tam sprzętów, więc to też zbytnio nie jest nam potrzebne. Nie wiem, tu jest Macintosha trochę, tu jest na Windowsie. Tu jest, są podane jakieś... Nie wiem, to chyba do odtwarzania wideo, żeby jakiś komputer trzeba, żeby mieć ten aparat. No i co tutaj z boku mamy napisane? Co jest zawarte w opakowaniu? Czekajcie, zaraz wezmę jakiś tutaj... O, tutaj może nie będzie. Czyli tak, w opakowaniu znajdziemy samą kamerę, samą lustrzankę, czyli samo body Canon EOS 700D. Dodatkowo zoom lens, czyli obiektyw 1855. To kolejne to nie wiem, battery charger i battery pack. Której z tych to jest jedna interface cable, to będzie tak. Może tak, sterowniki, kabel USB, bateria, nie wiem, albo to jest bateria, albo to bateria, drugie to jest ładowarka, a to szczerze kolejne to jest chyba pasek, chyba tak. No i dobrze, cóż, a jeszcze z góry opakowanie, tak oto się prezentuje, a więc dobrze, zabierzmy się do unboxingu, bo na co czekać. O, właśnie, przepraszam was, bo ja tu sobie gwarancję włożyłem, gdzie kupiłem. Dałem 2449 w sklepie Euro RTV AGD i w sumie polecam wam sklep, kupiłem jej. Co my tu mamy? Płytkę ze sterownikami, jakimiś, nie wiem co to jest, później zobaczymy, płytka ze sterownikami na razie jakiś, nie wiem, może do edytowania zdjęć, coś w tym stylu. Dobrze, odkładamy to gdzieś na boczek. Druga, o Boże, już się tego boję. O, instrukcja obsługi Canon EOS 700D i... Aha, i chyba to samo, tylko w jakimś innym języku. No nie wiem, w każdym razie mamy instrukcję obsługi tutaj. Dosyć obszerne książeczki, że tak powiem. Jest tu ich kilka, widzę, że 4 są w różnych językach. Więc, no spoko, dobrze, że jest w polskim, heheszki. Dobra, też odkładajmy to na bok. No i teraz, cóż, zajmijmy się szrodeczkiem. A więc tak, może ja sobie... jakby to przestawić. Dobra, może będę tak przestawiał i wyjmował tu na blat. Może zaczniemy od mniej inwazyjnych rzeczy, czyli obiektyw. Mamy tutaj obiektywik nasz 1855, który... no, wygląda bardzo ładnie. Oczywiście ze stabilizacją ostrości, stabilizacją ogólnie obrazu i z łapaniem ostrości automatycznym. Z czego prawdopodobnie nie będę zbytnio korzystał, jedynie ze stabilizacji obrazu, chociaż do filmowania na pewno też automatyczną ostrość będę wykorzystywał. Co my tu mamy? Napisane makro od 25 cm. Tak, takie inne rzeczy dodatkowe, także widzicie, tutaj mamy nasz obiektyw. Jest bardzo małe przybliżenie, no ale cóż, poradzimy sobie, mi nie jest jakieś zbytnio wielkie potrzebne póki co. Więc cóż, odkładamy na razie obiektywik na boczek. Oczywiście tu są dekielki do, jak widzicie, od samego obiektywu. Nie widać nic, bo jest dosyć ciemno, ale w każdym razie ja sobie to później poogarniam, myślę. Kolejną rzeczą to jest paseczek piękny Canona na ramię.
do lustrzanki. Na pewno go będę używał i to będzie pierwsza rzecz, która mi się naprawdę bardzo, 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 bardzo i to bardzo przyda. Więc tak, to jest najlepsza rzecz ever. Kolejną rzeczą to mamy część ładowarki. Tak, część ładowarki. Już drugą część wyjmę. Tu jest druga część ładowarki. Kanony, tak jak to już było samo w Xusie, moim poprzedniku, takim, wiecie, tym kompakcie, co miałem do testów. No, mamy zewnętrzną ładowarkę, do której podpinamy właśnie oto ten kabelek. No i wkładamy tutaj zewnętrznie baterię. Nie wiem, czy tą lustrzankę będziemy mogli ładować przez USB. Szczerze wątpię, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dało radę przez USB, no bo jednak to nie wszędzie możemy zabrać. Dobrze, więc odłóżmy jeszcze sobie na boczek. Kolejną rzeczą to jest właśnie kabel USB, którego na razie nie będę wypakowywał, bo nie ma po co. Widzicie bardzo dobrze, jest to kabel USB. Z jakimi wejściami też widzicie, też nie muszę wyjmować. No i sama bateryjka. Bateryjka tutaj mamy kanonowska. A, fajna, fajna bateria. Nie wiem, którędy się tu wyjmuje, to chyba tędy. Nie wiem, w każdym razie dobra, ja sobie to później też rozkminię. Bo tutaj jest, a dobra, okej, mam. Hehe. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, co tu pisze. Więc spoko, odkładamy bateryjkę też na boczek. Albo wsadzę ją w to pudełeczko, niech sobie siedzi w pudełeczku. No i chyba przyszła pora na ostatnią rzecz. Tak, dokładnie, tu już w pudełku widzicie nic nie ma, więc odkładam pudełko na boczek. Kurczę, nie mam gdzie tu go przełożyć, dobra. Okej, a więc już w tej chwili mamy coś pięknego. Jakie my tu mamy wejścia, widzicie? Później w, nie wiem, w teście bądź w czymś innym omówimy sobie każde z rzeczy. Jest dosyć dużo, co mnie bardzo cieszy, to właśnie to. Cyk, do vlogów, albo do selfie, jak to mówią. A kolejna rzecz, to właśnie, mamy zajebiszczy ekranik. Dobra, na razie sobie odłożę. Także jak widzicie, tak się prezentuje sprzęt Canonika. Nie będę wam tu na razie otwierał wszystkiego, chociaż dobra, jestem zły i niedobry i wam otworzę przysłonę. Jak nie widzieliście nigdy aparatu w środku. O, coś tam się odbijał. No dobra. No dobrze. Także cóż, to będzie na tyle chyba. Bo tu widać, co się patrzy, dzieje się z tyłu. Łączkę przecież mam z tyłu. Widzicie to? Hej, przez ten wychodzi. Przez wizjer. No dobra. O, nie tą stroną. Brzydko. Jak to ładnie. O, tak jest bardzo ładnie. Napis Canon. Także cóż. Resztę lustrzanki omówimy już sobie w prawdopodobnie w teście praktycznym. Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że filmik z unboxingu wam się podobał. Na pewno niedługo się pojawi test lustrzanki, a jednocześnie omówienie całego designu jej, a mianowicie jeszcze dodatkowo całych przycisków, wszystkich i tak dalej. Także dobra, cóż, dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, co was interesuje, żebym wam pokazał. I cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hejos!